Ale dobra, doszliśmy do następnego miejsca. Item take. Item nie. Item give. W sumie fajna muzyka jest w tym mieście. Czego kurde? Howdy trainer. Och, nie masz odznaki. Lepiej zrób coś z tym. Zabiorę cię do sali. Wiem, gdzie kurde jest sala. Nawet jakbym nie wiedział, to bym znalazł ją. O, ktoś tu jest. Nie obchodzi mnie to. Na razie. Dobra, teraz jestem safe. Okej, więc... czy teraz będziemy się z nim bić? Z toksikiem? Nie jestem pewien. Tak czy siak, od razu jeszcze nie pójdziemy do tego, do sali, nie? Bo są pewne rzeczy, które najpierw trzeba zrobić. Właśnie! Oreburg City. To jest City, nie? Nieważne. Pójdę jeszcze do sklepu. Przyszykować się, bo nigdy nie wiadomo, co tutaj może się stać, bo nie pamiętam za bardzo. Hello. O. Czyli chyba z tymi odznakami miałem wcześniej rację. O nie, nie tyle. Dobra, mam coś do selnięcia. Everstone, za ile stone? To już wolę mieć. Walić Rock Smash. Hillball, Netmail, dobra. Zapiszę i niech kurde Bóg ma mnie w swojej opiece. Minuta 58 już grania. Okej. Trochę mi się do toalety chce, ale co tam. Oj, Ciu Maciek, you finally got there. Jesteś jak zwykle powolny, ale tak czy inaczej, lider jest bardzo mocny, naprawdę, serio. Jeżeli lider jest tak mocny, jestem ciekaw, jak mocny jest mój stary. Uch, po prostu się zamyśliłem. Tak czy inaczej, gym leader gdzieś poszedł. Jeżeli chcesz go wyzwać, to lepiej pójść do, no, do mine, czyli do kopalni. Dobrze wiedzieć, kurde, że liderzy jak zwykle i tutaj nie wykonują swojej roboty. Tak czy owak. No, może być. Chociaż myślę, że na takich levelach raczej nie dam rady z tym, z liderem. Big you! Pingas. Kurde, trochę się boję, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o liderów tutaj. O! Gle, gle! Dreadblade? Okej, przyda się. Lumbery. Kurde, myślałem, że owoców nie będzie dawać. Bright powder. O! Bug. Ta zmniejsza... Nie, nie, nie wyrzucaj! Zmniejsza przeciwnikowi celność, kiedy pok to trzyma. Trochę, ale zawsze coś. Dark type moves. Ja już kurde mam czarne okulary dla Rexia dałem. Deal with it. Więc hej, po co mi Dreadblade? Mogę tam jakoś dojść? Nie ma żadnych pytań, to jest trudne, to jest ciężka, ciężka praca, ale pracując razem z bokami to daje mi jakiś boost. O, dziękuję! Feeling hale and healthy pulls a smile on my face and that makes me happy. No, że jak jestem zdrowy, to on jest szczęśliwy. Czekaj ta trochę, zapiszę, bo muszę iść do toalety, bo mi się strasznie chce. Hell yeah, dobra, jeszcze... save i ZW. And we are back i sorry, jeżeli będziecie słyszeć lekką zadyszkę, ale biegłem na górę tak szybko, jak tylko mogłem. Oreburg Mine, chwila. Oreburg Mine. Błagam.
żeby było coś fajnego. Proszę! O! Item! Wiem, jak go dostać oczywiście w swoje łapy. Chociaż kto wie, moment. Właśnie nie sprawdziłem tego tamtego Berego. Trucizna i... O, to się przyda! Lumbery. Każdy stan leczy. Problem stanu raczej. Fajne! Coś fajne, coś fajne! O, Jolteon! Super! Okej, chwila. Jak mogę to ogarnąć? Fake out. Sing. Okej. Sing. Tak. Tak! O to chodzi. Okej. I teraz. Bug. Pokeball. Gień! Znaczy się nie, złap się. Jest! Dobra, jak ciebie możemy nazwać? Chyba też miałem Jolteona w którymś tym Nuzlocku. Nazwę cię... jesteś facet, tak? Nazwę cię... kogoś może z Fire Emblema oczywiście. Oscar. Jej! Kurde, muszę też boksę przyszykować. Cmentarz i tak dalej zrobić, o mój Boże. Ciebie mocy! O! Kurde, czemu ty nie byłeś, no! Shieldon jest fajny, lubię go. Przydatny. Ale niestety musisz skinąć, bo stanąłeś na mojej drodze. Nie ma co. Właśnie temu jest przydatny, bo jest stalowo-kamienny i ma bardzo często jak to się nazywa to? Endure chyba, czy coś takiego. Nie, co oznacza, że jak jakiś atak go zabije i ma pełno HP, to zostaje mu 1 HP. Electrike. Niech to. On też jest fajny. Tylko no, takim jedną poważną słabością Shieldona i jego ewolucji to, że masz poczwórną słabość przeciwko walczącym atakom. Sailor Crystal? To jakiś nowy kurde, nowa czarodziejka z Księżyca? Fake out, bitch! Sailor Crystal! Sing. Czemu ja to robię? Aurora Beam by cię załatwiło, ale ze mnie łeb. Obawiam się, że z liderem nie mam szans, bo ile dobrze pamiętam, on ma jakieś levele 14, 15 czy coś. Czyli no tak, zważając na to, jak działa ten randomizer, to będą jego poki miały ze 3-4 levele więcej. Co? Nie super efektywne? A to niby czemu? Masz typ trawiasty i musisz mieć jeszcze typ, który nie jest podatny na lód. Ale dziwne. Przecież ona ma ten normalize, nie? Może to w ten sposób działa. To ja niepotrzebnie jej w takim razie dałem ten Aurora Beam. Ja pierdolę. Niby staba za wszystko będzie mieć, nie? Ale zaraz przetestujemy to. Tak! Normalne obrażenia to zadaje! Ja pierdzielę! Fuck, no ale tak potrzebowała tego jakiegoś dobrego ruchu, który zadaje obrażenia, ale ja pierdzielę! Teraz mamy wpiernicz i tyle.
Co będzie, jak na kamiennym Poku użyje Aurora Beam? Shellbell. To chyba powoduje, że Pok jest coraz bardziej przyjazny i nienastawiony do nas. Nie. Odnawia HP, kiedy Pok zadaje obrażenia. Trochę. Po trochu odnawia, nie? Nie wiem, komu mogę dać. Rexio jest takim powerhouse'em, czołgiem po prostu, ale on ma już... Niech będzie. W sumie. Kurde, też bym go chciał złapać, no! Goldak jest fajny. To kaczka, kurde! Siema. Okej, odsuń się i patrz na to. Użyję tego Rock Smasha, by rozwalić tego... ten głaz. Wow, było takie emocjonujące. Rozwalone głazy muszą być głazy muszą zostać rozwalane, żeby nie były nikomu na drodze. Jeżeli mógłbyś dostać odznakę z sali tego miasta, będziesz mógł to robić. Co nie ma, kurde, żadnego sensu. Oczywiście musisz pokonać mnie, lidera, najpierw. To byłbym ja. No i super. Nie mogę się doczekać na wpierdol. Tata. Szkoda, że nacjonalnego Pokédexa nie mamy. Dobra, zobaczymy. Jeżeli to będzie, nie będzie efektywne, to zmarnowałem Aurora Beam. Zmarnowałem. To jest głupie! Pewnie na duchy też to nie będzie działać. Założę się, że tak będzie. Simon, bierz go, bo ty masz roślinny atak. Zwiększaj sobie twoją obronę, śmierdzielu. Zobacz, co ja mam. Co? To Sturdy się nazywało, tak. Luftisk. Ty masz wodne, ale dobra. Fizyczny, proszę. Atak, dobra. Wciąż zada jakieś obrażenia jemu. Ale nie. Już trochę za słabe to jest. Dawaj, Azura, bierz go. Yo! Raczej. Tackle! Tak się zastanawiam. Nie wiem, czy teraz iść na tego lidera z takimi małymi levelami. Przegram z Kretesem. Ale z drugiej strony to w końcu randomizer, może coś pójdzie po mojej myśli, ale z drugiej strony nic nigdy nie idzie po mojej myśli. Więc wolałbym tego nie robić. Ile jeszcze mam? Jakiś... O, Lir dostał! Wow, ale przydatne! Jakieś 20 minut jeszcze posiedzę. A, mercy, I cry mercy. Mercy, tak podziękuję ci. Merci, że jesteś tu. O fuck, nie tędy. Chyba, że... W kamieniach niczego nie ma? Nie ma. Właściwie jestem ciekaw, czy to tutaj dostajemy ten underground kit, czy jak to tam się zwie. To się bardzo nam przyda. Kurde! Jestem zazdrosny. Właściwie no, jestem pewien, że tutaj to dostajemy. Ale w jakim momencie gry to dostajemy? W sumie, czemu ja uciekam? Mogę przecież ich rozwalać. Rexiu, bierz ich wszystkich. Ty jesteś największym, najsilniejszym pokiem w mojej drużynie na razie. Zapisałem w Excelu, czy co ja złapałem? Moment. Nie zapisałem. To był Jolteon. Idziemy. Nie, kurde, tu jest płot. Jak mogę, kurde, iść do przodu, jak mnie płot blokuje? Coś tutaj było z undergroundem, mi się wydaje. Nikt mnie nie zablokuje? Nikt. Jeszcze nie pójdę. Pójdę na górę. Route 207.
rozdział 207. Miejmy nadzieję, że będzie coś tu fajnego. W sumie najpierw tutaj rozpierdzielę tych trenerów. Później pójdę, odznakę ogarnę. To będzie niezły trening. Porygon Z, o! On psychiczny jest chyba, czy normalny nawet, nie wiem. O! Dobra. Trzeba to zrobić z głową. Nasty plot. Okej, specjal atak Sharply Rose to nie jest coś dobrego. Ach, przyspieszę, bo... Kurwa! Będę używał Sing? No, dziękuję, ja pierdzielę, piąty, szósty raz dopiero zadziałało. Gdyby to był przeciwnik, to by kurde za pierwszym razem zawsze rozpierdzielało wszystko. Dawaj. Double slap. No, oczywiście, że wstałeś. Kurwa głupia. Czekaj. Masz. Po ryju. Dwa. Berry juice! O! Dobra. Walić to. Tak, sorry za przyspieszenie, ale... Tak. Master Bola na tobie nie zużyjesz, smrodzie. Okej. Zaraz. To jest ewolucja, to dobrze. Rygon Z. Ale nigdy jej nie miałem, więc... Znaczy, z Porygonem nigdy nie miałem do czynienia, więc nie wiem, co on może, czego nie może. Nazwę cię Zebra. Nie wiem czemu, ale dobra. Z, bo Zebra. Spadam do Poké Center. Wielkie dzięki, Porygon Zebra. To jest jego specjalny nick. Jego codename. Kryptonim. Kurde, ale będzie trenowania. Ta, zamknij gębę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tak. Save na wszelki wypadek. 2 godziny 15 minut, dobra. Jeszcze 20 minut, gdzieś tak powiem. Dużo danych zapisujesz? Jak? A i przy okazji trzeba zrobić porządek w pececie. Spacja aż tak mocno nie... O, dobra. Spacja aż tak mocno nie przyspieszała, ale... Summon z PC. Move Pokémon. Okej, okay. Wallpaper. Sky. Name. Tutaj będę przynosił Pokémony, które zemrą. Akurat się zmieściło. Przy okazji. Sumary. Tylko zobaczę, jaki jest stan. Volt Absorb. O, to się przyda. Elektryczne ataki absorbuje. A co my tu mamy? Ta. Download. Adjust power according to default ability. Temu właśnie dlatego pewnie mu atak się zwiększył, kiedy Rexio go zastraszył. Dobra. Let's go, madafaka. I'm ready. Ta, Rexio jest na czele. W sumie widzę na dole, kto jest na czele, nie? Jak głupi patrzę na ten, na... Siema. That slope is too slippery. You need a bike to get up. Nie masz roweru? Pójdź do... Jest sklep rowerowy w Eterna City. Chyba następne miasto. Osiedl.
Od paraliżu zawsze coś, ale... A to? Rebel tak jakby. Ale na razie mi się nie przyda. Dobra, w takim razie wygląda na to, że muszę ogarnąć chyba lidera. Mimo tego, że się boję. Będę Rexiem tylko walczył. Save'nę. W ten sposób, jak coś pójdzie nie tak, to zawsze będę mógł czytać. Ech. Jaja robię oczywiście. Jestem pro player, pro Pokémon player do cholery jasnej. Czemu dużo znów danych zapisujesz? Co jest do zapisywania? To, że zmieniłem kurde boks, nazwę boksu na cmentarz? Ach, dobra. Trochę się stresuję. Ale zróbmy to. Czyli tak, ten lider ma normalnie kamienne Pokémony. Oczywiście. Ale w randomizerze wszystko może się wydarzyć. Pinecone! Super. Na 10 levelu. O, to będzie bolało, ale... Znaczy jego może, mam nadzieję. Take down! A, dobra. Tak jest. Żebyś dostał 2 levele, błagam. O! Shelbel, zajebiście. Plus 2 HP, ale zawsze coś. Now I understand why you are... Nie doczytałem, sorry. Rexio jest ranny, zgadnijcie co trzeba zrobić. Tutaj iść. Tak więc no, mam nadzieję, że mi się uda lidera rozwalić, bo nawet kurde, jakbym normalnie na niego poszedł, to moje levele są za małe, nie? Ponieważ no... Ale ja ufam Rexiowi, ufam, że on wszystko przebije. On chyba ten, jak on się nazywał? Nawet nie pamiętam. Roark. On chyba ma 4 poki. Only these who want to win can challenge the Pokémon Gym. Robię głupstwo, wiem, że robię głupstwo. Leader Jill? Okej, ty? Mam nadzieję, że nie będziesz miał samodestrukcji. O nie. To zawsze 20 HP... Kurwa mać! Co ja teraz zrobię? Pewnie. O! Rexiu the best. Dobra, nie jest źle. Myślałem, że będzie Sonic Boomem spamował. Uff! Zajebiście. Rexio tu OP, please don't nerf. Jest 11. Pachirisu. Może zmienię. Albo uzdrowię, bo nigdy nie wiadomo. Potionów muszę podokupywać chyba. Coś mi się zdaje, że się przydadzą. Zpieprzaj! Atak, oczywiście, że atak. Tak. Niech będzie. Dopijemy go powoli. Aaaa! Walić to, zmieniam. Check moves. Niech będzie. Miau! Osiedl, bajd. Trzeba uważać. Uspokój się, mały cfelu. Jak nie, to ja ci uspokoję piosenką twojej śmierci. No. Mam nadzieję, że nie wstanie i nagle bajd. Łup! A, dobra. To się resetuje. Chyba przez jeszcze tą turę będzie gromadził energię.
więc myślę, że będziemy bezpieczni. Hell yeah. Chociaż nie sądzę, że Pachirisu by taki rozpierdol straszny zrobił, bo to... ma dość słaby fizyczny atak, szczerze powiem. Tak, wiem, znów wracam się do Pokémon Center. Jestem taki, kurde, ostrożny. Ale pewnie teraz będzie płacz. Zgadnijcie why. Ach. Nie powinienem tego robić, nie powinienem tego robić, ale ja to robię, wiecie dlaczego? Bo jestem debil! Jestem nieostrożny. Dobra. Mam nadzieję, że chociaż będzie miał słabe poki. Let's fucking go. I don't care! Witaj, to jest Oreburg Pokémon Gym. Jestem Roark Gym Leader, ale... Jestem jedynym trenerem, który zdecydował się iść dumnie z kamiennymi Pokémonami. Jako lider muszę zobaczyć twój potencjał jako trenera. I muszę zobaczyć, jaki jesteś twardy. Muszę zobaczyć, jak twoje poki są twarde podczas walki z tobą. Okej. Nie powinienem tego robić, Kami! Soul Fist! Nie, to Morrigan. Trzyma, okej. Słabo. 15. Nie jest źle. Tym bardziej dlatego nie jest źle. Chwila. Ty masz Shelbel, tak? Cios krytyczny. Potion. Marnuj potiony na tym Swablu, proszę cię. Okej. Ha! Nie mogę w to uwierzyć. Ale Grovyle jest fajny, trochę szkoda mnie go palić. Ale niestety, tak to już jest. Life's not fair! Potion! Już w sumie nawet się nie boję aż tak bardzo. Zaraz wykraczę to, gdy zobaczę, kiego ma następnego boga. Pewnie wodny! Albo ziemny! Albo kamienny! Triflum. On ma Aftermath. Co to robi to, że jak go zapierniczę, to trochę obrywam HP. Payback, za co? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Uff. Super efektyw. Muszę się upewnić, że jak go zapierdzielę, to żeby Rexio miał pełne HP. Nie, to payback za obrażenia, czy za to, że padł poprzedni pok? Cios krytyczny. No way, not yet, I'm not giving up. Ja też nie, człowieku. Super potion, walić to. Ty możesz potionów używać? Zgadnij, kto może też jeszcze to robić. Payback. Payback psychiczny jest? Na razie możemy zrobić tylko to. Może się zresetuje jakoś. Astonish? Nie, ten... klaśnięcie. Fake out. Przecież to... Chyba paybackiem nie rozniesie lalki. Ryzykuję, ale niestety muszę to zrobić. Okej. Simon. Użyj gust. Dobra.
kurwa. Zła decyzja. Azura, dawaj. Użyj gust! Na niej. Dobra. I... nie zadawaj żadnych obrażeń. A stonisz. Pierwsza krew! Pierwsza krew! Reksiu, zabij go. Zabij go, kurwa zabij, debila jebanego. Wypierdalaj. O mój Jezu. Nie sądziłem, że aż tak szybko użyję mojego boksa cmentarzowego. Zamknij ryj, kurwo głupia, ty, nienawidzę cię. To jest niezręczne. Przegrałem z trenerem, który nie miał ani jednej odznaki. Ale jest ciężko. Byłeś silny, a ja byłem słaby. To wszystko, o co tutaj chodzi. No i zaraz ci dam odznakę, a ja ci kurwa dam pierdol! Dobrze, że chociaż Jolteona mamy jeszcze. Stealth Rock, no zobaczymy. W sumie Stealth Rock jest dobrym ciosem, ale hej. Crash Claw. 75. Normal, fizyczny. Simonowi by się przydało. Niech będzie. Wypierdzielaj, Harden. Ach, no cóż, było miło. Road 202. Kto by pomyślał, że nasze drogi tu z Azurą się rozstaną. W sumie to też trochę pasuje, bo w moim Fire Emblem Fates u mnie Azura też padła. Chociaż to było podczas walki z ostatnim bossem, ale hej, klątwa, nie? Chwila. Przedmiot muszę ci zabrać. Party. Bug. Yes. Move items. Nie kurde! Move Pokémon. Party. Było miło, ale niestety się skończyło. Idziesz do teamu, Oskar. Będzie trenowania. Tak, będzie trenowania. Przynajmniej do 12 wszystkich. No cóż. Co tam, Halinka, u ciebie słychać? Tak więc no. Wyjdę z Poké Center. Save'nę. Która godzina? Dobra, już najwyższy czas. Będę już się z wami żegnał. Wygrałem kurde walkę z kolejnym, z pierwszym liderem, ale za jaką cenę? Za jaką kurde cenę? Też to chyba był krytyk. Oczywiście kurde, wszystko na mnie krytyki będą walić. Ale tak czy siak, no, powitajcie naszego nowego członka drużyny. Wszyscy zostaną dolewelowani tak jak trzeba, więc nie martwcie się. O, super, nie masz elektrycznego ataku, to będzie zarąbiste. Mam nadzieję, że się nauczysz. Z tobą będzie kurde ciężko. Już to widzę. Ja pierdolę. Tak więc no. To była pierwsza sesja z Pokémon Platinum Randomizer Nuzlocke. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja jestem smutny, ale niestety tak to już kurde jest. Life sucks and then you die. To był PG.
Do następnego razu. Cześć.